Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn. Bóg człowiek z Panny Świętej, dany na odkup win. Występ zespołu pieśni i tańca Chludowianie był jedną z atrakcji spotkania, jakie odbyło się tuż przed świętami Bożego Narodzenia w gminie Suchy Las. Dzisiejsze spotkanie było wieńczeniem projektu wydania albumu promującego walory gminy Suchy Las. Album jest drugim wydaniem takim fotograficzno-historycznym, promujący walory gminy pod kątem inwestycyjnym, ale też i kulturalnym i turystycznym. Dzięki albumom w najprostszy sposób można zaobserwować zachodzące zmiany zarówno w sferze gospodarczej, jak i środowiskowej. Album jest formą dokumentu, który ukazuje zmiany, które zachodzą na danym terenie za pośrednictwem obrazu, w tym wypadku fotografii. W przypadku gminy Suchy Las wcześniejszy album ukazał się 10 lat temu. W tym czasie gmina zmieniła się, można powiedzieć, nie do poznania. Można porównać te dwie prace, można się pochylić, zobaczyć lepiej upływ czasu. Na spotkaniu oprócz prezentacji albumu i występu Chludowian odbyła się prelekcja pana Ryszarda Chruszczewskiego pod tytułem Patriotyzm XIX i XX-wiecznych Wielkopolan – fundamentem działań na terenie gminy Suchy Las. Chodziło o to, aby przedstawić mieszkańców gminy, którzy tutaj w różnych okresach historycznych funkcjonowali, że brali oni wzorce z wielkopolskich organiczników i ta idea pracy organicznej, pracy u podstaw była kultywowana i przekazywana w kolejnych pokoleniach. Autorem zdjęć w albumie jest pan Marek Kaczmarczyk. Jednak do wydania albumu potrzebne były jeszcze środki finansowe. Te znalazły się dzięki liderowi. To gmina się postarała, złożyła projekt do lidera. Lider to jest stowarzyszenie działające na terenie gmin, w ogóle gmin wszystkich w krajach Unii Europejskiej. One się stowarzyszają, my jesteśmy jednym z niewielu wyjątków liderem jednogminnym, a lider jest to inicjatywa unijna, gdzie jako w jedynym projekcie, programie pieniądze są dzielone oddolnie. Mieszkańcy indywidualni i organizacje sami decydują, na co chcą wydać te pieniądze. Wydanie albumu miało na celu jeszcze jedną istotną kwestię. Ideą lidera jest konsolidacja mieszkańców, ich stowarzyszanie, ich wzajemne poznanie. Jak już powiedziałam, gmina Suchy Las jest blisko Poznania. To nie jest taka typowa wieś, gdzie ludzie wszyscy się znają. W związku z tym to spotkanie miało pomóc ludziom w spotykaniu się. I album był takim jak gdyby pretekstem do spotkania się mieszkańców, co się udało, jak widać.